Witam. Drodzy Państwo, ciekawostka. Zastanawiałem się i chcę się z tym podzielić, abyście może z łaski swojej dobroci serca też troszeczkę się zastanowili, bo to warto. Gdyby Adolf H., już teraz długo nie mówimy o panu Adolfie, ale warto wrócić. Historia z nauczycielką życia. Nie dostał pieniędzy z banku, nie byłoby wojny. Drodzy Państwo, te całe żelastwo, te samoloty hałaśliwe, co nad Warszawą latały i spuszczały bomby. Te tony bomb, setki, tysiące tych olbrzymich bomb. Ciężkich, z metalu ktoś to musiał zrobić, ale ktoś to musiał za coś zrobić. Bez pieniędzy nie ma. Metal był sprowadzany z zagranicy tam i tak dalej, różne. Ile to kosztowało? Przecież bez pieniędzy by nie zrobił uzbrojenia. A gdyby nie miał uzbrojenia, potąd, to nie napadłby na żaden kraj, no bo z czym, nie? Z czym? Nie napadłby. A miał uzbrojenie, ponieważ dostał kasę z banku. Głównie z banku szwajcarskiego. Ileś tam milionów franków w złocie, tam miałem kiedyś zapisane, ale z pamięci, żeby nie wprowadzić błąd, z banku szwajcarskiego. A kto mu udzielił, dał te pieniądze? Prezes banku szwajcarskiego. Też mam nazwisko zapisane, ale nie będę mówił. I w nagrodę Hitler obwiózł tego prezesa po tym całym placu, jak ten wiec był. Przewiózł go samochodem. Tam obiecał mu, że jak te pieniądze wyłoży, to po jakimś czasie kraje podbite zwrócą mu te pieniądze. I zarobi na tym, nie? Że te pieniądze zwrócą kraje podbite w jakiś tam sposób. Dzieła sztuki, niewolnicza praca i tak dalej. Dobra złoża i tak dalej. Dobędą cały świat, to bank wróci. Oczywiście przegrali wojnę i nic z tego nie było. Ale pieniądze poszły z banku szwajcarskiego. Gdyby nie było banku i tych bogatych ludzi, którzy wkładali te pieniążki do banku, nie byłoby wojny. A pan Jezus często piętnował ludzi bogatych. Mówi tam, że łatwiej będzie wielbłądowi wejść przez ucho igielne. A ucho igielne to były takie małe drzwi do Jerozolimy, żeby nikt nie wszedł. Zamykana była główna brama, tylko stało ucho igielne. Potem biada wam bogaczom i tak dalej. Mówił też o bankierach pan Jezus, jak tam mówi o tym talencie, że jeden oddał do banku, że jeden zakopał ten talent, to źle zrobił, a tamci oddali do banku. Mógł oddać do banku i bez procentów odebrał. Tak, mówi o banku pan Jezus, ale o banku takim, który wiarygodnie te pieniądze, że tak powiem, użytkuje, a nie tam, żeby pieniądze drukować, albo w tym wypadku banku szwajcarskiego, to wyłożył pieniądze, ludzkie pieniądze, na uzbrojenie Niemiec. Nie? Czyli ludzie wpadają jako oszczędności, mają nadzieję, że tam będą te procenty rosnąć, a właściciel tego banku bez żadnej zgody daje, wykłada te pieniądze, żeby czołgi, armaty, samoloty i machinę śmiercionosną, no, narzędzia zbrodni za te pieniądze budować. Więcej już nie powiem, bo jest takie przysłowie, mądrej głowie dość dwie słowie. A historia nauczycielką życia. Historia nauczycielką życia. Tak. Wszystko się opiera o wielkie pieniądze. Człowiek bez pieniędzy nie jest szanowany. Bogatego to z bogatym się witają. Dzień dobry. A z biednym to już tak. A jeszcze jak się uśmiecha, to już w ogóle nie mają szacunku. Musi być taki zły troszeczkę i strach wzbudzać. A tak już jest ubogi, jeszcze się uśmiecha. Ale to już tak na marginesie. Tak. Druga wojna. My cierpieliśmy. Warszawa cierpiała. Te obozy wszystkie. No oczywiście zanim to... Potem, no, dlaczego udzielił te pożyczki? Wyłożył te pieniądze, ten prezes banku szwajcarskiego. Też może z chęci zysku, a też może i ze strachu go. Hitler niepokornych, którzy byli pyszni,
którzy byli pisiołkami i niepokorni, zamykał w obozach. Pierwsze obozy koncentracyjne były w Niemczech. Nie? Już potem jakoś się wszyscy bali, no bo jak ktoś tylko coś powiedział, to od razu szedł do obozu. Nie? I tam straszna śmierć, bo tam przez głód i przez różne prace był po prostu niszczony człowiek. W cierpieniu umierał. Nie? Także niepokornych i pysznych zamykał, a z tymi pieniędzmi, które otrzymał od banku, robił co chciał. Bardzo prosty schemat. I schematy się powtarzają, to jest matryca. Schematy się powtarzają. Także trzeba być czujnym. Ja już tam się w to nie będę mieszał. Swoje, co przeżyłem, tak. No ale dzielę się swoimi myślami z wami, kochani. Dziękuję.